Dzień dobry Państwu, w dzisiejszym odcinku pijemy czerwoną herbatę. Tutaj jest to uno. Czerwona herbata, odcinek 8. Chyba 8. Chyba mi się wydaje, że 8. Jeszcze zobaczmy, co tutaj się dzieje. Wszystko w porządku. Wszystko w porządku. Nie biorę tu tripoda, ale może zacznę. No, jest już w porządku. Jedziemy. Mucha, idź sobie stąd. Jak ona tu wleciała. Wszędzie moskitiery. Słuchajcie. To jest temat na oddzielny odcinek w ogóle, te muchy. Te ropale. Jak to wlatuje przez te moskitiery, to ja nie wiem, sprawdzałem. Sprawdzałem po prostu wszystkie te. Po prostu nie. No dobra. Słuchajcie. To jest krótki odcinek, ale możemy jeszcze zrobić to. Odcinki z czerwonej herbaty, słuchajcie. Niestety. Słuchajcie, no i co? To już by było chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. ASMR. Sprawdźmy tylko, czy nie przecięka. Nie przecięka. No troszkę. Można przesunąć. Nie wiem, jak to ucieka z tego też. Ale może po prostu przy praniu łyżeczką trochę ucieka. Słuchajcie, to już by było na tyle w dzisiejszym odcinku ASMR czerwonej herbaty, tak jak było mówione, albo już nie powiem więcej, bo już...
obiecałem, że nie będę tego powtarzał, a znowu już mnie korci, żeby się powtarzać. Wiecie, o co chodzi? Dawajcie znać, jakie są wasze w ogóle ulubione herbaty. Jeżeli takie macie, jeżeli ja miałbym wybrać moją ulubioną herbatę, ciekawy temat. Ze zwykłej to bym wybrał Lipton Yellow Label, a z owocowych, ciekawe, coś Tegana chyba bym wybrał, albo też Liptona. Powiem tak, moje ulubione wymienię. Tegan Passion Fruit, Tegan truskawkowa, Tegan jabłko karmel, Lipton owoce leśne, Lipton ten taki tropikalny był miks kiedyś, coś takiego, też bardzo fajne. I co? I chyba wszystko z tych herbatek, nic poza tym więcej. Nic, nie przypomnę sobie. Słuchajcie, to już by było na tyle w dzisiejszym odcinku ASMR. I po prostu widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się gorąco. Hej!